Młodzi Eko Kreatywnej. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj mogę Was wreszcie zaprosić do mojego letniego studia. A wiecie, to dopiero jest możliwe gdzieś tak od połowy maja, czyli właśnie teraz, kiedy pogoda staje się na tyle zachwycająca, że tutaj jest na tyle światła, można się rozłożyć ze wszystkim, nie obawiając się o zmianę pogody i tak dalej. Także zapraszam Was serdecznie na kolejny program, a dzisiaj zobaczycie filmik z rodzaju Zabieram Was do Lumpeksu. Będzie to taki niezwykły sklep i zobaczycie ten filmik jakby w dwóch częściach. Jedna część to będzie taki reportaż z tamtego sklepu. Pokażę Wam wyprawę moją i Wiktora do Gdowa, gdzie właśnie też odwiedziliśmy ten Lumpeks. No i zobaczycie część rzeczy, którą tam kupiliśmy. Będą to rzeczy i dla mnie, i dla Wiktora. Będą to rzeczy sceniczne też, takie ekstrawaganckie. Także już się nie mogę doczekać. Super rzeczy kupiliśmy właśnie, takie koncertowe i w ogóle świetne. Drugą część tego filmiku, czyli jakby jeszcze dodatkowy haul lumpeksowy, zobaczycie później, bo niektóre rzeczy jeszcze są nieprzygotowane. Jeszcze niektóre rzeczy nawet są nieodebrane ze sklepu do końca. Bo jeszcze tam z tą panią dywaguję, co z tych rzeczy wziąć, a co nie. Więc zobaczycie dzisiaj tylko część tych rzeczy, ale naprawdę są to rzeczy świetne. Bardzo modne, w super trendach. No i oczywiście są to też rzeczy vintage i z mega materiałów. Także zapraszam serdecznie, jeśli taka tematyka Was interesuje. Ja pokazuję Wam tu piękno natury, które jest wokół mnie, bo naprawdę się bardzo cieszę, że już jest maj i że już jest ta ciepła pora roku, bo ja nie znoszę zimna, kochani. Moi drodzy, no i jeszcze proszę Was oczywiście o polubienia na filmiku i o zasubskrybowanie kanału, to jest niesamowicie ważne dla mnie. Naprawdę uwierzcie mi, że większość z Was oglądających nie subskrybuje tego kanału. Wiem oczywiście, że mam swoich wiernych widzów i osoby, które subskrybują, komentują i się aktywnie udzielają na moim kanale i bardzo Wam dziękuję, kochani, to jest wspaniałe, jesteście super i uwielbiam z Wami rozmawiać. Ale zapraszam też innych, tych, którzy są jeszcze niepewni, zasubskrybujcie, jeżeli Was program obszaruje, zawsze można odsubskrybować, ale bardzo mi to pomaga w rozwijaniu zasięgów, także dobra, i przechodzimy już do filmiku. Moi drodzy, zapraszam Was na krótki reportaż i takie przebitki z tego sklepu. Witajcie, kochani! Dzisiaj jest przepiękna pogoda. Jadę do specjalnego lumpeksu. Już w nim byłam i zobaczycie zaraz z niego relację, ale chcę Wam pokazać właśnie po raz drugi, bo jadę odebrać część rzeczy, które tam zostawiłam. Jeszcze, bo miałam jeszcze mierzyć coś. No i przepraszam za hałas. Jadę jeszcze domierzyć część rzeczy, zobaczyć, co tam jeszcze nowego pani przygotowała. No i może jeszcze uda mi się coś fajnego wygrzebać. Także zapraszam Was już teraz na program Zabieram Was do Lumpeksu. To będzie taki specjalny lumpeks, który jest otwarty, kochani, tylko w lecie, tylko w sezonie ciepłym. Bardzo fajne miejsce, które dopiero odkryłam, także chętnie się z Wami podzielę. Moi drodzy, to jest w Gdowie. Trzeba przejechać przez centrum Gdowa. Pokażę Wam adres oczywiście na ekranie. Będzie też w opisie filmu. Super miejsce, bardzo fajny towar. No i ceny są takie przeciętne, nie najtańsze, też nie jakieś bardzo drogie. Także już Was teraz zapraszam na ciąg dalszy i przechodzimy bezpośrednio do pierwszej i drugiej relacji właśnie z tego miejsca. Jesteśmy na wyjeździe rocznicowym do Gdowa, mikrowycieczka i akurat trafiłam na lumpeks. Idę zobaczyć, co tu jest. Ja bym sama zobaczyć. Ja może do światła? Tak, widać coś, nie?
czy niekoniecznie? Normalnie. Okej. Okay. Nie, to będą za duże. No, no będę napisali 38. No, to za duże, to też jest bardzo. Tam mi się ta bardziej podoba. Tak? No. Przez kolor czy przez krój? Przez, no, kolor i krój, bo w krój jest chyba bardzo... takie sukienki wieczorowe, to mogą być... Przyłóż. Czekaj. Chcę tylko zobaczyć, co tu pisze. Ciekawe, to jest takie indyjskie właśnie. O, kurde. Tak? Robi wrażenie. Chyba zaraz to mam takie same, nie? Tak. Albo bardzo podobne. Nie, no, pewnie, że masz. Ja inny kolor mam beżowa. Są takie taki, nie? Dobra. A, dobra, zostawię, bo na pewno coś się z tego wybiorę, a po prostu... Tu jest chyba za wąskie, nie? Trochę takie, trzymam je. Nie mam takiego wrażenia. Nie? Nie. Tylko jeszcze nie mogę. No, czekaj, aż zapnę. 2 razy 18. Jak już mierzę, to już mierzę. 17 pani wpisał, 2 razy 17. Mhm. Biały. To. I ten stosunek. Ale to będziesz to pokazywać? Tak. Super. Taki niby... Nawet te szarowary do tego no pasują. No właśnie, taki... To nie chcę powiedzieć czarny księżnik, bo to nie jest, brzmi dobrze, nie? Coś magicznego. Tak, no to... No. Wiesz co, ja bym to na ciebie skróciła w ogóle. Nie, no czemu? Dlatego, że zakłóca proporcje. Ja bym to tak o 10 cm krótsze zrobiła, żebyś miał na swój wzrost. Poczekaj, niech powiedzą państwo, co państwo myślą o tym. No właśnie, to kochani, powiedzcie, czy skrócić, czy nie skrócić. Ja uważam, że skrócić o 10 cm. Ja uważam, że skrócić o 10 zł. Bo inaczej to nóżki są skrócone o 10 cm. No i co? No ja taki jestem. Ale to ja nie jestem modelem. Nikt nie mówi, że to jest złe, tylko chodzi o relację długości do wzrostu. Super. Będzie się pani z wyrocznią, czy... Na Majku mówi. W babskim raju. Oczywiście, że w raju. I tak wygląda ten letni sklepik. Moi drodzy, i teraz pokażę wam, co kupiliśmy, bo nie wszystkie rzeczy, które były w tych przebitkach, kupiliśmy. Kilka z tych rzeczy, owszem, ja nie kupiłam dla siebie wielu rzeczy, ale będą też tutaj dzisiaj rzeczy, których nie było w przebitkach, bo je bardzo na szybko mierzyłam. Także przechodzimy dalej. Kochani, najpierw pokażę wam rzeczy Wiktora, bo widzieliście tam kilka przebitek i on więcej mierzył wtedy, tam gdzie nakręcaliśmy, bo ja mogłam wtedy filmować na spokojnie. No i teraz pokażę wam świetne rzeczy. Słuchajcie, kupiliśmy trochę rzeczy takich koncertowych, bo Wiktor ma taki, ma właściwie nawet gra z kilkoma składami, ale swój zespół ma taki główny, Naturawika, ale będzie grał też pewnie jakieś inne rzeczy. I kupił sobie takie rzeczy, które będą mu się sprawdzały na scenie. No wiecie, to są takie rzeczy bardziej ekstrawaganckie, może trochę w takim festiwalowym stylu, bo to jest też zespół o takim charakterze. No i kupiliśmy świetną tunikę, która będzie naprawdę superowo wyglądała na scenie. To jest taki typowo taki arabsko-indyjski ciuch z przepięknej bawełny, zobaczcie z bliska. Ma taki piękny haft tutaj na karczku jakby. Naprawdę bardzo ładnie to jest wykonane, mam nadzieję, że zobaczycie. Naprawdę świetna bawełna, taka cieniutka. To ma normalne koszulowe rękawy, tutaj jak zwykła koszula męska. I takie rozcięcia po bokach, zobaczcie. Fajnie to jest uszyte, bo tutaj ma takie wszywki, które powodują, że też być może to się tak szybko nie rozwali. No i według mnie to jest piękna rzecz, która będzie rewelacyjnie wyglądała do
właśnie do jakichś szarawarów czarnych, do czarnych spodni. Będzie super, super fajnie na koncercie wyglądało do właśnie takiego stylu muzyki. Mnie osobiście zachwyca to coś, trochę mi to przypomina właśnie ananasa, wiecie, mój Wiktor ma też ksywę Ananasz, jako ksywę taką artystyczną i moim zdaniem to się kojarzy z takimi łuskami ananasa. Ja bym to widziała właśnie do czarnych spodni albo do jakichś takich pomarańczach, brązach, takich złocistych, byłyby też fajne. No w każdym razie ta rzecz kosztowała około 19 zł. Większość tych rzeczy tutaj się tak plasuje, około 20 zł. Tutaj sportowe, takie markowe rzeczy troszkę były droższe, około 30, ale ogólnie wcale ceny nie były jakieś bardzo wygórowane. Kolejna rzecz przepiękna, moi drodzy, to jest znowu coś wschodniego i to jest, nie wiem, czy to jest Pakistan, czy Indie, jakiś Nepal może. Szczerze powiem Wam, że nie ma tu metki, ale jest to przepiękny len albo ramia, bo len i ramia mają bardzo podobne parametry, czyli też len, tylko taki z pokrzyw. Zobaczcie, jaki piękny kaftan w takim cudownym kolorze. Tutaj ma też takie hafty i guziki, tak jakby ręcznie obrabiane. Również ten kaftan posiada takie rozcięcia z boku. Kolor jest zachwycający, taki kobaltowy, niebieski, naprawdę piękny i te wzory też wyglądają według mnie cudownie. Do tego on tam jeszcze w przebitkach mierzył takie kolorowe szarawary, on, nie mam ich tutaj, bo pojechał w nich do Warszawy od razu po wypraniu i po kupieniu i po wypraniu spodni. No ale to jest taki królewski kaftan, mnie się to strasznie podoba i takie coś bardzo fajnie wygląda artystycznie. Ja myślę, że to będzie odrobinkę skrócone i zwężone tu rękawy, ponieważ te rękawy są na niego trochę za szerokie i w ogóle to one są bardzo szerokie. To jest troszkę większy rozmiar, ale takie coś można w miarę łatwo przerobić, bo to jest bardzo prosto szyte i tutaj nie ma żadnego problemu ze zmniejszeniem takiej rzeczy. Ma też bardzo fajną wiskozową podszewkę z takiego atłasu jakby, także naprawdę, naprawdę jakościowy ciuch, pięknie uszyty też w środku. No mnie się to mega podoba, to jest przepiękne według mnie. Kolejna rzecz, moi drodzy, to taki dres, w którym widzieliście Wiktora tam na przebitce, ale zobaczcie, jakie to jest jakościowe. Tutaj mamy praktycznie nową bluzę z Nike, z takim emblematem, to jest zdaje się z jakiegoś zespołu, może Wy będziecie wiedzieć, bo ja nie pamiętam, jakiś team chyba to jest. No i przepiękna, nowiutka bluza biała. To znowu jest do nagrywania jakichś piosenek hip-hopowych, bo też chłopaki tutaj mają różne plany i różne projekty, kręcą teledyski, więc takie rzeczy bardziej nowoczesne, właśnie bardziej w stronę czy rap, czy hip-hop też się przydają. No i to jest nowiutka bluza, zobaczcie jaka piękna. Naprawdę około 30 zł kosztowała ta bluza. Przesuperowa bluza z kapturem od Nike. Nike czy Nike? I do tego miał, też mierzył spodnie z Zary, takie dresy. No, takie po prostu dresy, bardziej takie wypasione, z takiego fajnego materiału, zobaczcie, z prążkami tu na kolanach, z zamkami. Naprawdę fajny materiał i do takich, jeszcze są niewyprane, jak widać tu po plamach niestety, ale będą prane teraz przeze mnie. I też myślę, że te spodnie były w granicach 20 zł, coś takiego. Także taki cały dres za 50 zł to jest moim zdaniem super, super cena. Tym bardziej, że to jest bardzo jakościowe, kochani. No i teraz kolejna rzecz to szarawary. No i zakupy sceniczne już są kompletne w zasadzie. To są takie typowe, artystyczne szarawary. Zobaczcie, z takiego cienkiego lnu albo z grubej bawełny. Sama nie wiem, co to jest. Być może jest metka. Mam metkę, to jest 100% bawełna. Bardzo fajne kolory, brąz z takimi tutaj kolorowymi kółeczkami z przodu, taki artystyczny design. No i oczywiście, że takie spodnie to jest coś scenicznego, ale mój Wiktor na przykład do lasu takie coś też nosi, no bo on ma taki też styl i nosi takie dziwne ciuchy, wiecie. Ale to jest naprawdę jakość dobra, bawełna, nowiutkie spodnie, naprawdę to jest zupełnie, zupełnie nowe. Te spodnie nawet nie wiem, czy tam mierzył, czy pokazywałam Wam, być może, że ich nie mierzył, ale to są takie z obniżonym krokiem. Typowe sindbatki takie w idealnym stanie, w zasadzie nawet wydaje mi się, że one są zupełnie nowe, jak mówię. I to znowu było jakieś kilkanaście złotych, bo nie pamiętam co do grosza wszystkich cen, ale to wszystko jest w granicach tak od 15 do
powiedzmy 30 maksymalnie. No i teraz pokażę Wam coś wyjątkowego. Kupiłam ręcznie tkane sari indyjskie i kosztowało mnie 25 zł. Zobaczcie, tutaj jest nawet metka, handmade product. Tak, to jest właśnie ręcznie tkane na krosnach. Pisze, że dry clean, oczywiście, że ja to wypiorę w chłodnej wodzie i z tymi chusteczkami, które zapobiegają farbowaniu w odpowiednich środkach i tak się to, nic się z tym nie stanie. Już wiele razy takie rzeczy prałam. Jamdani sari, tu jest napisane. Jest to nowa rzecz. Zobaczcie. 25 zł i po co to kupiłam? No przecież nie będę nosić sari indyjskiego, chociaż oczywiście może do jakiejś stylówki, ale nie. Słuchajcie, to będą przepiękne, bardzo nowoczesne i też bardzo jednocześnie artystyczne zasłony. Zasłony, ja to przekroję na pół. Z jednej strony jest tylko taki wzór, bo sari zawsze ma ozdobny wzór z jednej strony, także jedna zasłona będzie miała na dole taki piękny wzór, a druga będzie po prostu niebieska z białym otoczkiem. I zastanawiam się, czy nie umieścić właśnie tych zasłon tu. Poradźcie mi, bo mam też takie białe, pseudo-miane białe z zeszłego roku. Już są trochę zniszczone, ale zastanawiam się, czy tutaj nie wyglądałyby bardzo uroczo właśnie takie, takie zasłonki muślinowe, lekkie, będą fajnie chroniły od słońca. Zastanawiam się tylko, czy nie będą trochę za ciemne, ale uważam, że mogłoby to wyglądać naprawdę pięknie. W każdym razie to jest materiał na zasłony. Nowiutkie z metką. Ta-dam. No i kochani, teraz kupiłam, dzisiaj pokażę Wam kilka tylko rzeczy, które kupiłam sobie. Między innymi są to takie spodenki z H&M-u i one są, mają w składzie głównie bawełnę i len. Super, super, naprawdę bardzo fajnie, cieszę się. Tam jest chyba 20% poliestru, reszta to jest właśnie len i bawełna i zobaczcie na przebitce, jak one super wyglądają. Są z wysokim stanem w ogóle i można je nosić właśnie do takiego stylu safari. Na pewno pokażę Wam je w stylówach w stylu safari, a dzisiaj do tej bluzki z jedwabiem, z takim paskiem, trochę właśnie w stylu safari. Mój naszyjnik, no i sandałki też takie, trochę w takim stylu. I od razu zaraz pokażę się Wam też w tych spodenkach i w następnej rzeczy, którą mam tutaj na wieszaku. A spodenki kosztowały 15 zł. Kolejna rzecz, którą upolowałam i była w przebitkach, to jest jedwabny żakiet vintage. Słuchajcie, on jest taki minimalnie odbarwiony. Nie wiem, czy to zobaczycie. Ale to nie jest jakiś wielki problem, bo to nie jest jakieś duże odbarwienie. Zresztą to jest surówka jedwabna i to wygląda nawet fajnie, jak jest trochę takie może lekko przymięte, lekko spłowiałe. Nie tak spłowiałe, że to z daleka widać i że to jakoś razi. Po prostu on się tak mieni takim swoim własnym blaskiem. No i ma piękne guziki takie z masy perłowej. Już Wam wszystko opowiadam, co tu w metce pisze. 55% silk, jedwab i 45% len, moi drodzy. Także no mega piękna rzecz, przepiękny kolor. O, to jest taki kolor miedzi, coś w rodzaju, coś pomiędzy różem a miedzią, taka trochę różowa miedź, różowe złoto, nie wiem jak to nazwać. No w każdym razie zachwycił mnie ten żakiet, ta marynarka. Tutaj na mankietach też są guziki, tylko że ja wywijam tu rękawy, bo ja takie długie marynarki lubię, jak mają krótkie rękawy. Lepiej się tak czuję. No i naprawdę to jest strzał w dziesiątkę. No lniano jedwabny żakiet, jeszcze takiego nie miałam. W każdym razie jest naprawdę moim zdaniem przepiękny, cudowny i ma fajny krój, taki trochę tu dopasowany, ja takie lubię. Jednocześnie może być to marynara oversize do różnych stylówek, na przykład do tego, zobaczcie jak wygląda, do tych spodenek i tej bluzki, ale nie tylko, może być do wielu rzeczy. Zaraz przymierzę też do drugich spodenek, które Wam pokażę dzisiaj. No w każdym razie jestem bardzo zadowolona i ten żakiet kosztował około 25 zł. Także to tam w tym sklepie nie ma takich przeceń, że tam wszystko za 5 zł. To jest po prostu takie, pani ma tam takie ceny, ale ma też przepiękne rzeczy. Zachęcam Was, żebyście odwiedzili ten sklepik. On jest otwarty, tak jak mówiłam, tylko w lecie. Kolejna rzecz to spodenki krótkie. Bardzo mi się spodobało, ich kolor bardzo modny w tym sezonie, słuchajcie. W następnym odcinku zobaczycie też sukienkę w takim kolorze, która jest cudowna po prostu. To są spodenki z Orseja, z bawełny, po prostu 100% bawełna i zobaczcie jaki piękny kolor i wzór mają te spodenki. To są takie krótsze spodenki,
po prostu z koszulką i potem na końcu pokażę się Wam po prostu jeszcze z tym żakietem, bo według mnie też całkiem może być. Ale tak na szybko. Przebitka po prostu z tymi spodenkami. Bardzo mi się podoba ich krój. Są takie bardzo proste, mają bardzo przyjemną bawełnę. Żałuję, że nie możecie poczuć w dotyku, jak fajna jest ta bawełna tych spodenek. I bardzo mi się też podobają te wzorki. Fajny, taki żywy kolor. Mnie się mega spodobały te spodenki. Przepiękne. Jeszcze takich nie widziałam w ogóle nigdy. W takim kolorze i w taki ciekawy wzór spodenek. Także byłam naprawdę bardzo, bardzo zadowolona z tego zakupu. No i moi drodzy, jeszcze jedna mi rzecz na dziś została, a mianowicie są to takie spodnie. No i ten wzór naprawdę trochę daje po oczach, ale zachwyciły mnie te spodnie. Słuchajcie, to jest wiskoza, takie trochę szarawarowate spodnie na lato, cieniutkie, bardzo szerokie, z kieszeniami, mają tu kieszenie. Tutaj mają takie małe rozprucie, więc pani mi przeceniła za 10 zł, bo muszę sobie to naprawić, ale to naprawdę jest żaden problem, no 10 minut i będą naprawione. To nie jest nieodwracalna szkoda, tylko po prostu wymaga trochę pracy. No i bardzo mi się spodobał krój tych spodni, oczywiście modne w tym sezonie te wzory, no są ostatnio cały czas modne te wzory, właśnie safari, wzory zwierzęce, które będę stylizować znowuż dla Was w stylówkach safari na lato. Już się bardzo cieszę na te stylówki, bo ja kocham styl safari. Będzie dużo fajnych rzeczy, bo i te spodenki, i to, i rzeczy, które miałam wcześniej. I jeszcze mam jedne spodnie odłożone właśnie też z tego sklepu do następnego filmu, również w takim bardzo podobnym stylu, więc mega. No i po prostu zobaczcie, jak wyglądam w tych spodniach. Uważam, że są naprawdę fajne, takie bardzo luźne i to one tak fajnie opływają sylwetkę, są wygodne. No i też oczywiście kosztowały tam coś w granicach, wcześniej około 19 zł, tak, i 10 zł je kupiłam. Tak, no i kochani, to jest ostatnia rzecz z tych zakupów. Także zrobiliśmy naprawdę duże zakupy, takie zakupy już na nowy sezon koncertowy, no a dla mnie to są już zakupy też i do stylówek, ale ostatnio mam taką zasadę, że nie kupuję żadnych rzeczy, które nie będą używane poza stylówkami. Jeżeli nawet, to od razu to wystawiam i od razu Wam mówię, że to wystawiam. Także niedługo już zobaczycie też w filmiku w Hollumpexowym, co będę też znowu wystawiać na Vinted, bo będzie kolejna partia na moim Vinted, kolejna partia rzeczy. I oczywiście jak zwykle będę wystawiać super jakościowe rzeczy, no natomiast muszę trochę wymienić, bo mam sporo nowych rzeczy i też trochę mi się zmienił styl od jakiegoś czasu. Może nie tak bardzo, bardzo, bo ja takie moje ukochane rzeczy, to nigdy się ich nie pozbywam, bo wiem, że będą nawet, jeśli już nie teraz, to znowu modne. Ale są takie rzeczy, które odsprzedaję, bo na przykład nie leżą dla mnie, dla mojej figury tak perfekcyjnie, jakbym chciała. No i wtedy możecie sobie te rzeczy ode mnie zakupić. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam Was na drugą część tego filmiku, ale w pierwszej kolejności pokażę Wam stylówki z kulotami, a nie dokładnie będą to tylko kuloty, ale takie też spodnie o takiej średniej długości poniżej kolana. Także różnego typu spodnie długości, powiedzmy, midi. Kochani, i tym zaproszeniem kończę ten filmik. Mam nadzieję, że się Wam podobał i sklep, i zakupy. I moje propozycje stylówek, ale takie serio, serio stylówy to z tymi rzeczami to jeszcze będą. Także to były tylko wstępne. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, do zobaczenia i cześć! Live long and prosper!